Przerwaniem sesji zakończyła się dyskusja na temat sytuacji Sandecji. To kolejne już podejście do tematu. 2 tygodnie temu sesja została przerwana, a radni zobowiązali prezydenta do przedstawienia im dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej i strategii rozwoju spółki Miejski Klub Sportowy Sandecja. Prezydent, który wówczas zapewniał, że dysponuje wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprzedaży akcji spółki i czeka jedynie na ich wycenę, przedstawił radnym tylko bilans i rachunek zysków i strat za 2019 rok. W trakcie, kiedy mówiłem o tym, że przedstawimy pakiet dokumentów, myślałem, że sesja się zakończy, natomiast ona dalej trwa, w związku z tym nie mogliśmy wystąpić o zwołanie sesji poświęconej zbyciu akcji Sandecji. Ta sesja została przerwana, aby te dokumenty przygotować. Nie ma potrzeby zwoływać kolejnej sesji, bo następna już za 2 tygodnie. Natomiast skoro dzisiaj radni zebrali się tutaj, to oczywiście o Sandecji możemy dyskutować. Jeżeli dokumenty są gotowe, to możemy stosowne uchwały czy decyzje podjąć już dzisiaj. Prezydent, zasłaniając się planami zwołania sesji nadzwyczajnej, odmawiał odpowiedzi na pytania radnych. Z klubu PiS wybieram Nowy Sącz. Panie prezydencie, 14 dni, jeżeli pan traktuje poważnie kibiców, mieszkańców miasta Nowego Sącza, to jest wystarczająco na to, aby pan przedłożył dzisiaj Wysokiej Radzie informację na temat punktu, który był zawarty 25 lutego w sprawie informacji o sytuacji finansowej i strategii rozwoju spółki miejskiej Klub Sportowy Sandecja S.A. w Nowym Sączu. Dyskusja ma się odbyć. Na czym mamy dyskutować, panie prezydencie? Zapisałam sobie, padło co najmniej 15 merytorycznych pytań. Zadał je pan przewodniczący Artur Czernecki, zadał je pan przewodniczący Michał Kądziołka, zadał je przewodniczący Maciek Grogusz, zadała pani przewodnicząca Iwona Mularczyk. Moje pytanie, panie prezydencie, będzie najprostsze pod słońcem, zamknięte. Mam tylko jedno pytanie do pana prezydenta. Czy pan prezydent odpowie dzisiaj na te pytanie, na te pytania? Jedna krótka odpowiedź. Tak czy nie? Jednak na każde pytanie prezydent odpowiadał. Ja chciałem podkreślić, że zaprezentowałem już swoje stanowisko w tej sprawie. Że niezwłocznie po zamknięciu tej sesji wystąpi o zwołanie sesji dotyczącej Sandecji. Co dziwne, w dyskusji nie brali udziału radni Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej. W obronie prezydenta stanął natomiast radny niezrzeszony Dawid Dumana. Pozwólmy mu, żeby on to zrobił w taki sposób, jaki on chce to zrobić, a nie wymagajmy, wymuszajmy, zrób tak, srak, owak. W końcu wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka ogłosił przerwę w obradach do 16 marca, dając czas prezydentowi na uzupełnienie dokumentacji, a tak radni z klubów Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej komentowali to, co wydarzyło się podczas sesji. Jest jakiś rodzaj przepychanki, w której my po prostu jako Koalicja Obywatelska najzwyczajniej w świecie nie chcemy uczestniczyć, te połajanki, pouczania, mentorzy coraz się pojawiają, którzy na niczym im nie zależy poza dobrem klubu, a tak naprawdę chodzi o jakąś rozgrywkę pomiędzy ekipą Prawa i Sprawiedliwości, prezydentem. Dzisiejsza sesja Rady Miasta została przerwana tylko i wyłącznie dlatego, żeby prezydent nie mógł zwołać sesji nadzwyczajnej po to, żeby tak ważny temat jak Sandecja był omówiony na specjalnej sesji. Dzisiaj zabrakło tego konsensusu. Wydaje mi się, że wykorzystywanie tego do celów politycznych, do walki ze swoimi kolegami z Rady Miasta nie jest dobrym kierunkiem i czas na ochłonięcie. I myślę, że za tydzień Rada Miasta usiądzie, zaczniemy od nowa i w tym momencie pokażemy wszyscy, że jesteśmy za Sandecją, nie tylko w mowie, ale przede wszystkim w czynie.